If you could take my pulse right now, you would feel just like a sledgehammer. Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, taką pogadankę, właściwie bardzo krótką recenzję produktu, który przewijał się bardzo często w moich filmikach i o którym jest dużo i na YouTubie, i w ogóle na polskim rynku, bo jest to produkt od dawien dawna dostępny. Natomiast często pojawiają się pytania o ten produkt. Właśnie pytacie mnie, jak go stosować, ile razy dziennie, czy można go łączyć z innymi preparatami. Dlatego postanowiłam ze swojej strony nagrać taki króciutki film, taką właśnie recenzję tego płynu złuszczającego Clinique Clarifying Lotion, żebyście miały jasny wgląd w sytuację, z czym to się je, jak to się w ogóle powinno używać i co to jest za produkt. Ja nagrałam taki filmik raz z odpowiedziami na Wasze pytania. Bardzo Wam się ten filmik spodobał, potem właśnie mówiłyście, że szkoda, że ja nie powiedziałam o tym, żebyście mi zadawały takie pytania pod filmikami, tylko gdzieś tam na Facebooku zamieściłam taki wpis. Wy bardzo rzadko właśnie zaglądacie na mojego Facebooka, dlatego jakby nie jesteście na bieżąco, więc okej, tutaj pod tym filmikiem jest miejsce na to, że jeżeli macie do mnie jakieś pytania, z jakiej tam dziedziny chcecie, chciałybyście się czegoś dowiedzieć, czy to jest, nie wiem, z czegoś o mnie, czy o kosmetyce, czy o czymkolwiek, po prostu co Wam się nasuwa i macie czasami ochotę mnie o coś zapytać, piszcie właśnie pod tym filmikiem i ja z tych pytań, które tutaj się pojawią, wybiorę sobie kilkanaście, no zobaczymy ile ich tam będzie i zrobię oddzielny właśnie filmik z odpowiedziami na nie. Bo zdarza się, że właśnie gdzieś tam przeczytam jakieś bardzo fajne pytanie, coś mi się spodoba, pomyślę sobie, to jest dobry pomysł właśnie na filmik, ale potem gdzieś mi to umknie, ja nie pamiętam kto to napisał, a też chciałabym do tej osoby personalnie na przykład się zwrócić w odpowiedzi i dlatego jak one będą zgromadzone w jednym miejscu, będzie po prostu łatwiej. Ale przechodząc do meritum, bo oczywiście odeszłam w ogóle od tematu, przechodzimy do pogadanki o naszym produkcie. Clarifying Lotion, ja mam akurat dwójkę. Jest to płyn złuszczający, czasami mylnie nazywany tonikiem. Nie, jest to płyn złuszczający powierzchniowo naszą skórę, przebadany. Formułę, którą ma w sobie, jest to formuła skonstruowana, jeżeli można tak powiedzieć, przez dermatologów we współpracy z kosmetologami. Dlatego jest to produkt może nie medyczny, ale też odrobinę mają tutaj wpływ lekarze na skład i jego działanie. Jest to produkt z serii 3 kroki Clinique. Jest to drugi krok, ale nie sugerujcie się tutaj tą dwójeczką, tylko jest to drugi krok w pielęgnacji. Pierwsza to jest oczyszczanie, to jest złuszczanie i trzecia będzie na nawilżanie, czyli po oczyszczeniu naszej skóry, czym ją oczyszczacie, czy to żelem, czy mydełkiem, takim na przykład z 3 kroków Clinique, czy jakimś micelem, czy mleczkiem, po oczyszczeniu naszej skóry następuje właśnie moment do użycia tego produktu. Clarifying Lotion jest podzielony na 4 grupy. Pierwsza, tutaj będzie miała jedyneczkę, Clarifying Lotion, jedyneczka, jest do cer suchych i bardzo suchych. Dwójka, do cery mieszanej w stronę suchej. I teraz od razu Wam mówię, ja nie mam skóry mieszanej w stronę suchej. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że mam skórę mieszaną. Nie mam. Natomiast jedynka już po kilku latach używania tego toniku była dla mnie za słaba, w związku z czym przerzuciłam się na dwójkę, bo chciałam po prostu efekt złuszczania mieć mocniejszy. Kolejna jest trójka, jest to do mieszanej w stronę tłustej. I jeszcze następne, już o takie skrajnie tłuste, jest to czwórka, właśnie do cer tłustych, wydzielających nadmierną ilość sebum. Słuchajcie, preparat jest skonstruowany tak, żeby go bezpiecznie używać rano i wieczorem. I ja go używam tylko wieczorem, przed właśnie wieczorną pielęgnacją. Natomiast spokojnie można go użyć rano i wieczorem, stosując czystych wacików kosmetycznych, zawsze od środka do zewnątrz, oczywiście zmieniając wacik na czysty, jeżeli chcemy jeszcze jakieś miejsce przetrzeć. Dozujemy produktu na wacik taką ilość, żeby nie był on jakoś bardzo mokry, tak jak do demakijażu, tylko żeby zwilżył, przetarł naszą skórę. Ponieważ on występuje w dwóch pojemnościach, 400 i 200 ml, cena 400 to jest około 120 zł, 400 około 80. Jeżeli nigdy w życiu nie miałyście styczności z tym produktem, a chciałybyście wypróbować, ja Was bardzo gorąco zachęcam do miniatur tego produktu, 50 lub 100 bodajże są dostępne, czy to na Allegro, czy w jakichś sklepach internetowych, gdzie mają właśnie mini produkty, bo na pewno będzie on wtedy dużo tańszy i będzie dla Was dogodną wersją do wypróbowania, czy aby na pewno jest to produkt, z którym się polubicie. Ja nie wyobrażam sobie swojej codziennej pielęgnacji bez używania tego produktu. Spisałam sobie również składniki aktywne, które są tutaj w tym produkcie, żeby Wam właśnie powiedzieć, rozszyfrować, z czego on się właściwie składa i czy możecie się go obawiać, czy nie. Ja ze swojej strony mogę Wam powiedzieć taką rzecz. Jeżeli któraś z Was mówi,
Używałam tego produktu, totalnie wysuszył mi skórę. Posłuchajcie, jeżeli macie jakiekolwiek problemy dermatologiczne, głównie chodzi mi tutaj o jakieś problemy skórne typu trądzik, jakieś nadmierne rogowacenie naskórka, czy nadmierne wydzielanie sebum, trądzik różowaty, jakikolwiek problem dermatologiczny. Jesteście prowadzone pod okiem dermatologa, zażywacie retinoidy, tetracyklinę, czy inne składniki aktywne, leki, które mają za zadanie wyciszyć Waszą skórę, czy zaradzić jakiemukolwiek problemowi Waszej skóry, zawsze produkty, które będą złuszczały skórę powierzchniową, musicie konsultować z dermatologiem, bo czasami takie skojarzenie produktów złuszczających od wewnątrz i od zewnątrz, no może skórze nie służyć. Także raczej nie idźcie do kosmetyczki i nie pytajcie, czy ja mogę tego użyć, bo ona spojrzy na Waszą skórę i ona tak naprawdę nie musi się Was pytać, chociaż powinna, tak? Czy na przykład jesteście w kontakcie z lekarzem, czy jakoś zwalczacie Wasz problem skóry, ale ona o to nie zapyta i ona nie wie i powie tak jak najbardziej, bo tutaj skóra tłusta, proszę ją złuszczać, a Wy już dodatkowo blokujecie sobie wydzielanie sebum od środka, więc wolałabym, żebyście po prostu konsultowały ze swoimi dermatologami, ze swoimi lekarzami prowadzącymi, czy możecie powierzchniowo czynnych preparatów używać. Jeżeli chodzi o skład tego produktu, już Wam mówię, sobie tutaj spisałam, żeby było szybko, żebym tutaj tego drobnego druczku nie musiała czytać. Tutaj jest tak, gliceryna, jest to hydrofilna substancja nawilżająca, która ułatwia penetrację składników aktywnych w głąb naszej skóry. No jest to oczywiście alkohol, tak? Natomiast jego stężenie pozwala na bezpieczne stosowanie nawet dwa razy dziennie. Oczar wirginijski, jest to substancja, która uszczelnia naczynia krwionośne, reguluje krążenie podskórne, działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Następnie jest mentol, również alkohol, zmniejsza podrażnienia błon śluzowych, chłodzi, odświeża, nadaje delikatny, przyjemny zapach. Acetyloglukozamina, jest to związek chemiczny, który ogranicza zmiany pigmentacyjne, czyli działa troszkę rozjaśniająco na naszą skórę, przywraca jędrność, elastyczność, gęstość i rozjaśnia naszą skórę. Trehaloza, jest to naturalny cukier, który utrzymuje prawidłowe nawilżenie skóry. Hialuronian sodu jako kolejny nawilżacz, zapobiega TEFL, czyli transpidermalnej ucieczce wody z naskórka. Wiąże po prostu całą wodę, jaką znajdzie pod naskórkiem, on ją wiąże i tworzy się coś na zasadzie takiego wypełnienia, tak? Także to jest kolejna substancja nawilżająca i glikol butylenowy, jest to substancja odpowiadająca za prawidłowe nawilżenie skóry i ułatwia innym składnikom czynnym zawartym w tym produkcie penetrację głąb skóry. Także jak widzicie, tutaj żadnych tajemnych składników nie ma. Z pewnością procentowo skład alkoholu na przykład, czy właśnie oczaru jest związany z wartością tutaj podaną przy produkcie, bo wiadomo, że jedynka i czwórka to już jest przepaść między produktem do cery suchej, a do cery tłustej. Na pewno jest to stężenie procentowe różne w zależności od właśnie przeznaczenia tego produktu. Ja ze swojej strony bardzo gorąco ten produkt polecam. Jest to bezpieczne, bezinwazyjne złuszczanie skóry w domu. Tak jak mówię, w przypadkach jakichś ekstremalnych, czy nawet chorobowych zmian skóry zawsze konsultować używanie produktów złuszczających ze swoim dermatologiem. Natomiast nie bójcie się, świetny, całoroczny produkt do złuszczania. Zawsze dobierajmy go do potrzeb naszej skóry. Ja Wam kiedyś mówiłam, że na przykład ja mam 36 lat, a czasami zdarza mi się używać kremy 50+. Ja mam skórę, widzicie, suchą, wrażliwą, a używam dwójkę do cery mieszanej w kierunku suchej, dlatego że już potrzebuję tego złuszczenia więcej. Pewnie z racji wieku, pewnie dlatego, że po prostu lubię na sobie efekt rozświetlenia i absolutnie ten produkt nie podrażnia. Zastanawiam się, powiem szczerze, czy sobie nie kupić miniaturki trójeczki i sobie na zmianę z tą dwójką trójki na noc nie używać. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie polecam ten produkt. Polujcie na promocję, jeżeli chcecie go kupić. Zawsze zachęcam do próbowania najpierw w mini pojemnościach. I tyle. Tyle z mojej strony. Jeżeli jeszcze coś Was interesuje, chciałybyście coś wiedzieć na temat tego produktu, piszcie. Jeżeli macie jakiekolwiek inne pytania do mnie i chciałybyście filmik o właśnie odpowiedziach na Wasze pytania, zostawiajcie pytania pod spodem. Do następnego razu. Pozdrawiam Was. Pa! I feel the fever and it won't lie. I break a sweat.